Cześć, czołem. No cóż, bez wyszukiwarek internetowych często się ciężko obyć i no myślę, że takie Google to kojarzy absolutnie każdy, kto ma w ogóle założony internet. I chociaż dzisiaj Google to oczywiście wielka międzynarodowa korporacja, która ma wiele projektów, no to tak naprawdę takim głównym projektem po dziś dzień jest prawdopodobnie sama wyszukiwarka. Ale właśnie, jak działają te wyszukiwarki i jak to się dzieje, że po wpisaniu danego zapytania dostajemy to, co chcemy? No i też ważne pytanie, jak takie wyszukiwarki internetowe zarabiają? O tym oczywiście w tym materiale. I taka wyszukiwarka internetowa dzieli się na cztery takie, można powiedzieć, że składniki. I mówię konkretnie tutaj na przykładzie Google, ponieważ no, jest to najpopularniejsza wyszukiwarka w sieci, odpowiada za około 90% wyszukiwań. No i też po prostu wiadomo o niej najwięcej i to wszystko ma ze sobą właśnie taki związek. A zatem pierwszym takim składnikiem są roboty indeksujące, zwane jako web crawlery albo po prostu Googlebot. Googlebot wchodzi na poszczególne strony internetowe w poszukiwaniu treści, no i do tej treści dodaje tagi, czyli znaczniki. Później te strony internetowe wraz ze znacznikami trafiają do bazy danych i to oznacza, że strona została zaindeksowana i będziemy mogli, to znaczy nasza strona będzie mogła pojawić się w wyszukiwarce, ale oczywiście to nie jest jeszcze żaden sukces, że pojawi się w wyszukiwarce, bo wyszukiwarka ma wiele stron i po prostu to jeszcze nie oznacza, że będziemy gdzieś tam wysoko. No i takim ostatnim elementem jest właśnie sama wyszukiwarka, to znaczy to pole wyszukiwania, ten program, w którym wpisujemy dane zapytanie, czyli na przykład mechanik samochodowy. I Google prześledzi wszystkie zapisy związane z tym mechanikiem samochodowym, sprawdzi po pierwsze strony, które są powiązane z tą tematyką, a następnie artykuły. I tutaj oczywiście jest ważne to, żeby na przykład na danej stronie było więcej artykułów związanych z mechanikiem samochodowym, dzięki czemu po prostu jest większa szansa, że no, bot Google uzna, że na tej stronie użytkownik może znaleźć odpowiedź na to zapytanie. No właśnie, ale skąd Google wie, jak dostarczyć nam te informacje, których akurat poszukujemy? No i tutaj istotne jest oczywiście to, żeby osadzać tego mechanika samochodowego w odpowiednim kontekście, to znaczy żeby dodać mu na przykład pytanie kontekstowe albo jakąś lokalizację, na przykład mechanik samochodowy Warszawa albo jaki mechanik samochodowy. I teraz, kiedy wpiszemy ten jaki mechanik samochodowy, to Google sprawdzi bazę danych w poszukiwaniu właśnie artykułów, które najlepiej odpowiadają na te zapytanie. A to co znaczy, że artykuł najlepiej odpowiada na to zapytanie? No cóż, przede wszystkim to, że w tym artykule znajdują się odpowiednie słowa kluczowe. Czyli właśnie najlepiej by było, żeby jaki mechanik samochodowy znalazł się możliwie już najwcześniej, już w tytule, a potem nawet w tych pierwszych, w tak zwanym leadzie, czyli w tych pierwszych zdaniach początkujących artykułu. Co nie znaczy, że można przesadzać i wrzucać tego mechanika samochodowego 50 razy, ponieważ Google będzie wiedziało, że próbujemy oszukać jego algorytmy i to może nam jeszcze tylko zaszkodzić. I tak zgadza się, właśnie to my jako twórcy stron możemy bardzo dużo zrobić, żeby zoptymalizować daną stronę pod kątem wyszukiwania Google. W dużym skrócie chodzi o to, żeby po prostu stworzyć taki materiał, który będzie właśnie najlepiej odpowiadał na zapytanie użytkownika. Co nie ma tutaj, wiecie, jakby jakiejś czarnej magii w tym. Tworząc po prostu dobry artykuł, który wyczerpuje temat, zostanie prawdopodobnie ten artykuł uznany przez Google za wartościowy. O ile oczywiście nasza strona została zaindeksowana. I to jest też tak, że ten algorytm Google zmienia się cały czas. On się zmienia chyba ponad 200 razy w ciągu roku, więc nie jesteśmy w stanie jakby znaleźć prosty trik na to, jak ta wyszukiwarka działa i jak możemy ją oszukać. Natomiast są takie pewne schematy, które działają od lat. To są właśnie te frazy kluczowe. To jest właśnie budowanie odpowiednich tytułów, leadów. To jest... Nie można na przykład postawić na ścianę tekstu, trzeba tekst oddzielać odpowiednimi akapitami. No, ważna jest właśnie ta czytelność. Ważne jest też to, żeby linkować w artykule, czyli nie tylko do naszych innych materiałów ze strony, bo to wtedy zostanie uznane przez bota Google, że strona jest duża i użytkownik może uzyskać na niej jeszcze więcej odpowiedzi.
ale też kiedy na przykład inne serwisy linkują do naszego artykułu, to wtedy bot Google zostanie poinformowany, że ok, to znaczy, że ten serwis czy ten artykuł jest tym najbardziej rzetelnym. Dzisiaj to oczywiście się wszystko zmienia, bo to nie znaczy oczywiście, że jeżeli nikt do nas nie będzie linkował, no to nie będziemy wysoko w Google. No, Google dzisiaj ma już tyle różnych danych informacji, że jest w stanie ocenić, który artykuł był pierwszy albo który wyczerpuje temat. Zauważcie, że kiedy wpiszecie na przykład koronawirus obostrzenia, to jest duża szansa, że wśród pierwszych wyników wyszukiwania będą te, które oczywiście odpowiedzą na to pytanie, ale to nie będzie odpowiedź na zasadzie jakiejś prostej statystyki, tylko traficie do artykułu, który jest długi, w którym znajduje się też wiele innych informacji, m.in. o tym, czym jest koronawirus, czym jest COVID, kiedy zaczęła się pandemia i tak dalej. Bardzo szeroko ten temat będzie rozwinięty. Z czego to wynika? Z tego, że Google bardzo lubi dłuższe artykuły, bo wtedy uznaje je za to, że właśnie wyczerpują temat. Co nie znaczy, że trzeba też wrzucać potem ścianę tekstu, bo jeżeli artykuł będzie za długi i nikt nie będzie go scrollował do końca, no to Google zauważy, że okej, ten artykuł nie jest przydatny dla użytkownika, więc po co mamy go polecać wyżej. No dobra, czyli zatem wiemy już, jak ten Google i inne wyszukiwarki internetowe działają, jak pozyskują informacje, jak budują bazy danych, w jaki sposób te informacje później trafiają do użytkownika. No i tutaj oczywiście pojawia się pytanie, w jaki sposób Google zarabia na wyszukiwarce internetowej, skoro ona jest darmowa. No i cóż, nie będę Wam mydlił oczu, że chodzi oczywiście o zbieranie danych, ponieważ jeżeli wchodzicie na dane strony, no to Google zapisuje te informacje, na jakie strony wchodzicie i po jakich zapytaniach trafiliście na tę stronę. Czyli wiecie, Google po prostu wie, że interesuje Was taka czy taka tematyka. A później te dane trafiają do reklamodawców w postaci Google AdSense. Google AdSense to są po prostu reklamy na stronach w pewnym sensie zautomatyzowane, to znaczy one właśnie będą operować na tych danych, które są przypisane do danego użytkownika. Czyli dajmy na to, nawet jeśli wejdziecie sobie na stronę związaną właśnie z jakimiś rzeczami medycznymi, no to na banerze AdSense będziecie widzieć reklamy, które są powiązane z Waszymi zainteresowaniami, czyli na przykład grami wideo. Oczywiście jest to swoisty koszt tego, że Google jest wygodne, dostajecie w tej wyszukiwarce szybko te informacje i to wszystko działa sprawnie, bo na przykład w kompletnej opozycji stoi DuckDuckGo. Jest to wyszukiwarka prywatna, która nie zbiera żadnych danych i tym się szczyci. To znaczy też właśnie nie indeksuje informacji o Was i o stronach samych. I to też ma konsekwencję taką, że na przykład jeżeli wpiszecie lekarz rodzinny, no to prawdopodobnie nie pokażę Wam lekarza rodzinnego w Waszej okolicy, tylko pokażę Wam na przykład ofertę pracy czy coś w tym stylu. Dlatego, że DuckDuckGo nie będzie dokładnie wiedział, o co Wam chodziło, kiedy zaś Google zbiera te dane i lepiej się uczy tego wszystkiego, czego użytkownicy szukają. Czyli jeżeli w Google wpiszecie lekarz rodzinny, to prawdopodobnie pokażę Wam mapkę z zaznaczonymi właśnie lekarzami w Waszej okolicy, bo Google będzie lepiej w stanie ocenić, że o to Wam chodziło. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi, to jest jedna wielka zbieranie na danych, w tym pozytywnym sensie, w tym może mniej pozytywnym sensie, ale prawda jest taka, że bez wyszukiwarki internetowej byłoby nam po prostu ciężko cokolwiek znaleźć, być może właśnie internet nie miałby takiego sensu jak dzisiaj i też nie wyobrażam sobie, żeby ta wyszukiwarka miała być jakkolwiek płatna, bo to miałoby się z jakimkolwiek celem. Cóż, dajcie znać w komentarzach, z jakiej Wy wyszukiwarki korzystacie. A tymczasem się żegnam. Trzymajcie się w zdrowiu. Na razie. Cześć.